Rozgrywki Mistrzostw Polski sezon 2022-2023 w hokeju na trawie przed nami, a oto drużyny występujące w tych rozgrywkach. Zaczynamy od pierwszej ligi pań. Rozgrywki seniorskie pań skupiają się tylko w jednej lidze, a oto zespoły: KS Hokej Start Brzeziny, AZS Politechnika Poznańska, UKS Orient Druga Łodzina i debiutująca w rozgrywkach seniorskich drużyna UKS SP5 Swarek Swarzędz. Rozgrywki startują 11 września. W odróżnieniu od kobiecych rozgrywek hokeje na trawie, rozgrywki seniorskie to dwie ligi. Zaczynamy od niższej ligi rozgrywkowej, pierwszej ligi, którą tworzy 6 zespołów, a oto one: LKS Gąsawa, MKS Środa Wielkopolska, HKS Siemianowiczanka, UKS 8 Tarnowskie Góry, Lipno Stęszew i Polonia Skierniewice. Rozgrywki startują 10 września. I najwyższa klasa rozgrywkowa w polskim hokeju na trawie, Superliga, tworzy ją 8 drużyn, a oto one: WKS Grunwald Poznań, Pomorzanin Toruń, AZS AWF Poznań, Warta Poznań, Start 1954 Gniezno, AZS Politechnika Poznańska, Stela Gniezno i LKS Rogowo. Rozgrywki startują 10 września. Zawodnikom życzę wielu wspaniałych bramek, porywających spotkań i braku kontuzji, zaś kibicom wielu sportowych emocji. Do zobaczenia na boiskach!